Witamy w przewodniku po aplikacji NMS. Tematem tego materiału jest kreator. Narzędzie to służy do wykonywania szybkiej i podstawowej konfiguracji oprogramowania NMS. Na wstępie kreator wyszuka kamery. Należy jednak pamiętać, żeby nadać im indywidualne adresy IP z pomocą aplikacji NMS IP Tool. Następnie możemy zaznaczyć wszystkie kamery lub wybrane, przytrzymując przycisk Ctrl. W kolejnym kroku decydujemy, czy chcemy udostępnić kamery klientom NMS. Tworząc bazę nagrań, definiujemy rozmiar przestrzeni dyskowej, jaka ma być przydzielona dla każdej kamery, oraz podajemy miejsce na dysku, gdzie ma być prowadzony zapis. Kolejnym etapem jest utworzenie użytkowników poprzez wprowadzenie ich loginów i haseł. Natomiast zaawansowane ustawienia uprawnień należy dokonać już w odpowiedniej zakładce oprogramowania NMS po zakończeniu kreatora. Ostatni krok to potwierdzenie, czy zastosować wprowadzone ustawienia. A po przeładowaniu się oprogramowania dokonujemy ponownego logowania na login i hasło administratora. Po czym łatwo możemy zaobserwować, że dodane kamery wyświetlają się oraz prowadzone są nagrania w trybie ciągłym. Jak przypisywać kamery i uprawnienia dla innych użytkowników, dowiemy się w kolejnym materiale.